Radio Jazz FM. Gramy dla Was i dzięki Wam. Bruno Augustik, witam Cię bardzo serdecznie. To tak... Dzień dobry. Witam z samego rana. Och, tak lubię poranne rozmowy. No właśnie, bo to nasza pierwsza transoceaniczna, transatlantycka rozmowa w paśmie Jazz Do It. Przyznam szczerze, że jestem zaszokowany możliwościami technologicznymi, bo praktycznie nie wyczuwam żadnego opóźnienia w dźwięku, w rozmowie. Obraz też jest bardzo płynny, także te technologie troszeczkę nas ratuje, zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach. Słuchaj, gdyby nie te dzisiejsze trudne czasy, to pewnie nie rozmawialibyśmy. No tak, troszkę te dzisiejsze trudne czasy. To są te dobre strony, bo są cały czas te złe strony, a tutaj się okazuje, że też są dobre strony. No, przynajmniej no, w jakimś tam małym zakresie. No i właściwie tak myślę, że ta technologia już z nami pozostanie, nawet jak już powróci do normy. No, dużo się na pewno zmieni społecznie w odbiorze i w takich relacjach międzyludzkich, ale i w sposobie pracowania i tak dalej, bo ludzie odkrywają możliwości i pracownicy, i pracodawcy przeniesienia pracy do sfery internetu. I to rzeczywiście, a czy to się może przełożyć na muzykę? Wiesz co, to tutaj byłabym troszkę chyba tak ostrożna od takich optymistycznych, no przynajmniej z mojej strony. Ja uważam, że nic nie zastąpi żywego kontaktu z publicznością, nic nie zastąpi takiej interakcji muzycy, no publiczność. To jest, to się tak nie, no okej, okay, możemy potraktować sobie spotkanie to w internecie jak próby, które odbywamy tylko z muzykami i czasami one są świetne. Ale no potrzebujemy jednak takiej specyficznej atmosfery, bo wiesz, no sam koncert, wyjście na scenę, wiesz, to się wszystko wiąże z emocjami, ale też przygotowujemy się też pod każdym względem, kobiety zwłaszcza, muszą zawsze się ładnie ubrać i tak dalej. Dla mnie to jest święto. Dlatego myślę, że tutaj to troszkę, no czy dużo tracimy. I kiedy to wróci? Nie wiem. To jest pytanie, które sobie zadajemy. Tak, i tu w Polsce, czy w Europie, i w Stanach, gdzie jesteś, ta sytuacja kultury i tych wydarzeń masowych, chociaż koncerty jazzowe nigdy na ogół do wydarzeń masowych tak. Nie należą. Ale... Tak, no tutaj... Tutaj możemy, ja tak bardzo się aż nie martwię o jazz, bo jednak no, kluby są najfajniejsze i ta intymna atmosfera jakby, która zawsze towarzyszyła i ona zostanie, bo nawet jeśli klub, załóżmy, może pomieścić 150 osób, a będzie mógł legalnie teraz przyjąć 50, no to też to jest, to tak czasami gramy. No. Także to nie, myślę, że to nie będzie źle, ale kiedy to będzie, to nie wiemy, bo nawet czytałam tydzień temu był artykuł w Chicago Tribune, wywiad z właścicielami największych klubów tutaj jazzowych i no, wszyscy sobie zadają to samo pytanie, wszyscy jakby no, czekają, co będzie, boją się, bo to czasami to są biznesy rodzinne i od lat, no powiedzmy tam 40 lat, czy 30, 40 i nawet więcej. I co dalej? No bo jednak no to trochę już trwa i nie wiemy jak to dalej, kiedy będzie koniec. Nie? No i się wszyscy obawiamy, ale ja też się obawiam, obawiam się też o publiczność, bo umówmy się, naszą publicznością, przynajmniej mojego pokolenia, jest publiczność mojego pokolenia i oczywiście też młodsza, ale dużo bardzo ludzi, którzy przychodzą na koncerty jazzowe, to jest jednak publiczność troszkę starszego pokolenia. Czyli to zagrożona. Tak, i myślę, że oni się trochę będą obawiać wyjść. To jest taki, chyba takie najbardziej takie pytanie bez odpowiedzi, czy przyjdą. Pamiętam kiedyś koncert w dużej sali i
Terry Carrington grała na tym, na swój koncert i popatrzyłam po sali i mówię, 90% to starsze pokolenie. I trochę mnie to zasmuciło. Ponieważ, ale takie starsze. nie wiem, czy może za drogie bilety, a może nie to miejsce, ale tak właśnie tego się obawiam, że no mogą nie przychodzić, no ale zobaczymy. Ja rzeczywiście też jako organizator koncertów odkryłem, że publiczność, która przychodzi na koncerty jazzowe, to raczej jest moje pokolenie plus, chociaż zdarza się jakieś, nie wiem, 10-15% ludzi młodych, tak. Ale z drugiej strony, przynajmniej w Polsce w tej chwili jest wysyp młodych ludzi chcących grać jazz. Ja nigdy nie pamiętam dokładnie, ale około 16 wydziałów jazzu w Polsce jest w tej chwili. Młodych ludzi na rynku świetnie grających jest cała masa, coraz więcej. Z roku na rok wchodzi nowe pokolenie, a to pamiętajmy, że to nie tylko są muzycy, ale również i odbiorcy. Tak, tak, tak. No więc właśnie to cała nadzieja w młodych jazzmenach, którzy no, przyciągają swoje pokolenie. Nie wiem, czy jest moda na jazz, tego nie wiem, ale myślę, że nie. Natomiast na pewno jest w tym jakiś ratunek. Właśnie młodzi ludzie, jeśli nie sami, to zapraszają swoich kolegów. No, ale bądźmy dobrej myśli, jesteśmy optymistyczni. Wszystko, że tak powiem, się zmienia, tak jak teraz, nawet przez te media, takie, o których nawet nie myśleliśmy, że będziemy teraz sobie łączyć się przez takie medium jak Zoom, a to jest bardzo charakterystyczne dla młodego pokolenia, więc to zostanie i myślę, że to też będzie nawet przypadkowo czasami młodzi ludzie mogą trafić na taką rozmowę i może to ich zaintrygować, mogą zostać. Mam do ciebie pytanie w związku z tymi emocjami, o których mówiłaś, które przeżywają muzycy, przygotowując się do koncertów, wchodząc na scenę, grając koncert. Czy dla ciebie różnicą taką emocjonalną jest, czy grasz koncert w klubie, czy grasz, jak nie wiem, duży koncert w filharmonii? To jest inna emocja? Zależy. To zależy naprawdę od publiczności. Ja osobiście lubię małe sale i kluby, bo mam bliski kontakt z publicznością. Natomiast czasami w dużej sali też jest podobnie, ale generalnie duża sala to jest trochę ten widz jest trochę anonimowy. I myślę, że to właśnie tak to zależy od naszego dnia i też zależy od publiczności, ale generalnie no emocje są te same, tylko później jakby przebieg koncertu, który też kreuje innego typu emocje, bo to zależy od publiczności. A w klubach jednak jesteśmy blisko. I te emocje szybciej przepływają. Tak, się nawiązuje taki bezpośredni kontakt, bo ktoś siedzi obok i jeszcze ktoś z poczuciem humoru jest zupełnie, to bardzo lubię. Bardzo lubię taką publiczność otwartą. Ale bardzo często jest tak, że w Polsce ludzie przychodzą na koncerty specjalnie do klubów na danego wykonawcę. W Stanach jest tak, że bardzo dużo ludzi przychodzi przypadkowo, po prostu przychodzi do klubu. I przychodzi oczywiście na wykonawców też, ale jest często tak, że przychodzą, no po prostu przychodzą sobie do klubu. Niektórzy na przykład przyjeżdżają, na przykład gwiazdy rockowe i bardzo, które lubią jazz i po koncercie przychodzą. Zupełnie niespodziewanie. A za nimi oczywiście cała chmara innych. Nie bój się, wszyscy są cały czas na śledzeniu. Ale jest to kluby zdecydowanie. Słuchaj, na przykład jak gram w moim ulubionym klubie w Green Hill, czuję się tak jak w swoim domu, czyli czuję się jakbym była gospodarzem, rządzę się tam na tej scenie tak jakby wszyscy jestem host tak zwany, czyli to są moi goście i czuję się bardzo swobodnie. No, na dużej sali tego nie możemy osiągnąć, bo jesteśmy tak troszeczkę no, do tej publiczności
Nie widzimy jej czasami nawet. Chciałem zapytać o, wspomniałaś o klubie, w którym tak dobrze się czujesz. To jest ten klub, z którym kiedyś na zmianę grałaś koncerty z Patrycją Barber? Tak, tak. To jest taki klub, gdzie właściwie swoim, bo przez kilka lat też to był taki regularny klub i można powiedzieć dom dla Kurta Ellinga. Kurt miał chyba środę, Patrycja miała w poniedziałek, potem ona przez rok nie koncertowała. No, ja koncertowałam też, ja też był taki Terry Callier, tak na zmianę koncertowaliśmy i ja gram tam regularnie. I bardzo się martwię, co to się będzie działo dalej, bo tego klubu nam nie może zabraknąć. A kiedyś pamiętam, powiedziałaś coś takiego, że mało który pianista potrafi akompaniować wokalistę, że to musi być szczególny dar pianistyki jazzowej i że Patrycja właśnie bardzo lubiła, jak ty tam czasami występowałaś w roli pianistki, bo ty czułaś, które jak te akordy rozgrywać, żeby to niosło, a nie wspomagało. Tak rzeczywiście jest, że nie wszyscy pianiści współpracują z wokalistami, jest ich niewielu w mojej karierze. No bo każdy właściwie pianista to jest też solista i jest bardzo wielu z nich jest jakby realizuje swoje myślenie. Natomiast praca z wokalistą, dlaczego na przykład tak długo z tymi samymi pianistami na przykład grał na przykład Jezus, jak się nazywa wokalista? Widzisz, to jest Poranek. No jeszcze żyjący, najstarszy właściwie wokalista. Musi mi pomóc. Okej. Okay. Zastanawiam się, kogo? John Hendricks jeszcze żyje? Nie. Inny wokalista jazzowy, już najstarszy z najstarszych. No ale nieważne, w każdym razie, kiedy zagrałam z Patrycją Barber i ona w roli pianisty, to było niesamowite, bo ja właściwie nie zdawałam sobie z tego sprawy. I mówię, jak to jest możliwe, że jedna jest taka różnica, ponieważ wiesz, ona sama śpiewa i sobie akompaniuje, więc to naturalne. Ale też wiesz, jak na przykład jak śpiewa Nora Jones, ona jest taką sobie pianistką, nie? Ale to wszystko razem fantastycznie gra. No to bo wiesz, to zagra tylko tu, gdzie trzeba, wie, w którym miejscu oddycha, wie, w którym miejscu jest potrzebny. Jest jakiś tam akord, żeby wypełnić, czy zaczepić, że nowy, zaszczepić nowy pomysł. Także no na pewno jest kilku fantastycznych pianistów, z którymi mi się bardzo dobrze współpracuje. Wiesz, na przykład Bodzio Hołownia jest wspaniale. No, czy Andrzej Godziński, no oni są fantastyczni, po prostu czują wokalistów i jeszcze dodatek to jest tak, że na przykład jak gram z Andrzejem, to on od razu wie, w jakiej tonacji wokaliści śpiewają, bo wiesz, no masz czasami jakiś utwór i jest za wysoko i niektórzy, dobra, śpiewaj, bo to ładnie nam brzmi akurat w tym rejestrze. I Andrzej to natychmiast, wiesz, transponuje i od razu wie, tak, to lepiej brzmi wokal i też będzie lepiej brzmiał wtedy fortepian, czyli akompaniament. Ja tego nie lubię, tego słowa akompaniament, bo dla mnie pianista jest równorzędnym partnerem, żeby mogła robić tą muzykę, którą chce. Ale to rzeczywiście jednak to jest to akompaniament, jeśli tak już właśnie. No właśnie, bo to jest tych dwóch pianistów, którzy jakby w jazzie chyba najbardziej znanych ze współpracy z wokalistami. Bogdan Hołownia, no kilka... Andrzej Godziński. Myślę, że Michał Tokaj też gra przecież długo bardzo z Agą. I na pewno mają, to jest jak jedno ciało. Wiesz, jak się z kimś długo współpracuje, z kimś długo gra, to już się tak świetnie ludzie znają nawzajem, że to też jest, no,
jeszcze inny rodzaj porozumienia. Czy w twoim przypadku takim muzykiem jest Paulinho Garcia? O tak, to jest w ogóle muzyk, który jest, nie, no, tym bardziej, że on jest wokalistą. I on również, to jest ta tonacja niedobra, on tak transponuje, bo powiesz, śpiewamy wspólnie, więc jakby męski głos i żeński głos no nie operują w tych samych rejestrach, że tak powiem, w tych samych tonacjach, ale on tak potrafi znaleźć taką tonację, która jest dobra i dla mnie, i dla niego. Czasami nawet on bardziej cierpi, bo musi na przykład śpiewać za wysoko, za nisko albo tam za wysoko. Ale mam ulewę, nie macie deszczu, ja mam tutaj ulewę, pada okropnie. Tak jak byłaby noc. Przed chwilą w Warszawie też taki krótki, a intensywny deszczyk na południu Warszawy spadł. Tak się nagle zrobiło ciemno i mokro, a teraz słońce. Także wracając do Paulinha, to jest no, muzyk wielkiej klasy. I jak mówię, zawsze będziemy pracować ze sobą do końca życia. Tak zresztą z innymi muzykami. Lubi się pewne już stylistyki, poza tym osobowościowo wiesz, pasujemy do siebie i wiesz, myślę, że to jest taka przyjaźń z wieloma muzykami, przyjaźń muzyczna do końca życia. Czasami też ta przyjaźń też jest taką jakby osobistą przyjaźnią, ale jeśli to się tak nie dzieje, no to jest ta muzyczna. Ty jesteś? Halo? Ja jestem. Dobra, cudownie. To w takim razie myślę, że teraz dobrze by było, żebyśmy zagrali coś z twojej płyty, którą nagrałaś z Paulinho. Czy mogłabyś zaproponować słuchaczom naszym, no nie wiem, ta płyta z Beatlesami, jakiś swój ulubiony numer? Z Beatlesami, a myśmy zrobili w ubiegłym roku płytę nową. O! Tak, w duecie, tylko tak jak gramy przez ostatnie 20 minut. To w takim razie koniecznie z tej płyty. Czy któryś utwór wiąże się dla ciebie z jakimś szczególnie dobrym przeżyciem, z dobrym wspomnieniem? A wiesz co, nie wiem. Teraz nie pamiętam, który jest na pewno bo to jest taka de bossa ultras nova, czyli bossa prawie nowa, tak nazwaliśmy tą płytę. I tam są utwory, najpierw chcieliśmy zawrzeć na niej wyłącznie utwory, które są bardzo dobrze znane, ale stwierdziliśmy, że jest tyle pięknych innych i oprócz tych znanych to jest też tam kilka mniej może popularnych. Wszystkie piosenki są bardzo ładne, ja z nim bardzo lubię, wiesz, najwięcej radości sprawia nasze wykonanie Apello, czyli Samba przed rozstaniem. Bo to jest taki przepiękny właściwie już polski standard, można powiedzieć, do pięknego tekstu Jonasza Kofty, ale oryginalnie to jest utwór brazylijski. Bad Powella także. Baden Powell? Zawsze mylę Baden Powell z Bad Powellem. W każdym razie jest to utwór, który też mi sprawia dużą radość, kiedy śpiewam. No ma coś takiego w sobie, ma tej dużo pięknej emocji. Ale ciebie chyba od zawsze ciągnęło w takie rejony jazzu, jakby to powiedzieć, powiązane z różnymi kulturami świata, bo z jednej strony bossanowy, z drugiej strony współpraca z Jarkiem Besterem, czyli to jest zresztą wieloletnia też muzyczna przyjaźń. To jest mój przyjaciel, tak, też mówię, do końca życia. Jarek jest klasykiem, to jest trochę jakby, to też no, grający muzykę, że tak powiem, nie wiem jak nawet to nazwać, world, ale to jest taka jego muzyka. On bazuje głównie na klasyce, wiesz, na harmonii klasycznej, na formie klasycznej, na brzmieniach, ale jest coś wyjątkowego też w
tym jego graniu i tej naszej relacji muzycznej. Także no, od kilku lat nie możemy zrobić płyty w duecie. To jest tak skandal. Gramy już w duecie od jakiegoś czasu, przynajmniej tak 3 lata, ale się przymierzamy ciągle, bo nam nie po drodze. On w Krakowie, ja tutaj. Kiedy się widzimy tu, to nam się nie chce. Bo już jak się tu spotykamy na koncertach, no to sobie, wiesz, no już dobra, no, gramy koncerty, to wystarczy. Jeszcze teraz do studia. Nie ma, chcemy sobie pobyć ze sobą. Tak, na pobycie. No a potem jak jadę do Polski, to wydaje się, że o, długo będę w tej Polsce, słuchaj, na pewno, to już na pewno. No i potem okazuje się, że ta Polska jest tak wielka i wiesz, żeby pojechać gdziekolwiek, to trzeba się zorganizować i zorganizować sobie jakby jego plany, swoje plany. No i tak ciągle nam się jakoś to ten czas ucieka, ale zrobimy. Na pewno w duecie, bo to jest super granie, naprawdę takie, kiedy mówię czasami ludziom, że no mam też taki projekt z akordeonem, aha, no i koniec, ja mówię, no ale i pamiętam kiedyś moją reakcję mojej koleżanki. Ale w Stanach też tak, ale też w Stanach akordeon ma taką konotację jak w Polsce? Nie, bo akordeon to nie jest po pierwsze jazzowy instrument, po drugie akordeon, no, fortepian to rozumiem, że można z akompaniamentem, ale akordeon, no, jakby się, wszyscy się, są, akordeon się kojarzy zdecydowanie z tutaj, tu akordeon to się kojarzy z polką, tą taką amerykańską polką, która jest, wiesz, oni sobie kojarzą, znaczy Amerykanie kojarzą sobie tą polkę z Polską, ale ona nie jest polska, bo to jest jakaś taka amerykańska country polka. I ten akordeon jest tam dosyć ważnym instrumentem. Myślę, że to jest takie, to głównie chyba mi się kojarzy z tego typu muzyką. Natomiast tak jak przypominam sobie nasz koncert w Filharmonii w duecie, w Filharmonii w Olsztynie i moja koleżanka, która była obecna na tym koncercie, ona mówi, nie sądziłam. A był to fajny koncert akurat, bo i fajna publiczność i bardzo dobry sound, bo to też jest bardzo istotne. Kiedy jest zły sound na scenie, nieważne czy w klubie, czy na dużej scenie, to jest, no to już jest wtedy, no to no można to powiedzieć, że nie ma koncertu. To się nie da. No, ale no, z jednej strony jest Paulinho Garcia, z drugiej strony Jarek Bester, ale również można cię było usłyszeć w zupełnie innych rejonach muzycznych. Mam tu na myśli projekt Ryszarda Wojciula i Intuition Orchestra. Bo właściwie to dla mnie tekst jest bardzo ważny wiesz, w muzyce, ale kiedy go nie mam, to ja się czuję. I to jest chyba, no właśnie, wokal jest dla mnie bardzo, bardzo organicznym instrumentem i trudnym instrumentem, takim do okrzesania, żeby brzmiał tak, jakby się chciało. A poza tym no też jest tak jakby związany z organiczny instrument, czyli wszystko to, co nas składa się na naszą psychikę, co składa się na nasze właściwie odczuwanie i tak dalej, to ono często bardzo się przenosi w głosie, bo to jest jakby no, mowa, to wychodzi z serca. Więc improwizacja, której ciągle się uczę, nie uważam się za jakiegoś wybitnego improwizatora, ale bardzo lubię śpiewać, imitować instrumenty i śpiewać skaty. Bardzo lubię. I tutaj, kiedy mam wolność, no to już wtedy mogę sobie popłynąć. Tak, kiedyś właśnie tak na pytanie, dlaczego Bobby McFerrin śpiewa bez tekstu, powiedział, że jak śpiewałby z tekstem, to już by nadawał konkretną, opowiadałby konkretne słowa, wywoływał konkretne obrazy. A tak? Konkretną, tak. A tu sobie opowiadam bardzo dobrze, tu sobie opowiadam historie przeróżne i to można interpretować, słuchacz może sobie interpretować dowolnie. Ja opowiadam
tak jak mówię, ja to wszystko jest tutaj, serce. Nic, oczywiście, że to są technika i tak dalej, ale to są emocje, to się opowiada swoje emocje. I to no, właśnie to jest ciekawe. Ciekawe, lubię tak poeksperymentować sobie. Pewnie jeszcze może uprzedzam twoje pytanie, ale dlatego lubię jakby eksperymentować z różną muzyką, bo ja się nudzę jedną. Ja bym nie mogła tylko śpiewać tylko jednej muzyki, bo nawet kiedyś rozmawiałam z moimi kolegami muzykami, oni też grają biorą udział w przeróżnych projektach i dokładnie to samo. Mówią, że to byłoby, no dobra, gralibyśmy tylko swoją muzykę, to byłoby chyba nudne. Znaczy, potrzebują, być może tacy, którzy ciągle jeszcze eksperymentują, odkrywają, a ja cały czas się rozwijam, ja jeszcze nie, jeszcze daleko, daleko jestem w tyle, dlatego mam ciągle jeszcze różne pomysły i sama nie wiem, co jeszcze się wydarzy. Ale także emocje, cały czas powtarza się ten wątek emocji, które są dla ciebie ważne i których przekazywanie, bo jest jeszcze jeden jakby wątek z muzyką mocno emocjonalną, to jest wątek płyty, którą zadedykowałaś Nikowi Drake'owi. Muzyka Drake'a to jest jeszcze inny świat emocji. Tak, bo to tam jest, tam to w ogóle Drake, w tej muzyce jest coś niesamowitego. Powiem ci, wracam do tych płyt bardzo często, chociaż nagrał tylko 3. Mhm. I myślę, że jest tam, to jest chyba, to jest jego opowiadanie, jego jakby próbuję zrozumieć to jego życie i no nie wiem, czy próbuję, ale jakby się gdzieś tam utożsamiam czasami z takim nastrojem. No ma coś intrygującego i w muzyce, i w tekstach to oczywiście. Wszystkie teksty są, no nie ma optymistycznego tekstu, może jedno, może pół jakiegoś, ale tak wszystkie teksty są właśnie bardzo, bardzo pesymistyczne i takie, no tak jak dzisiejsza pogoda, ale ma też coś ciekawego, wiesz co, w muzyce. Jest coś tak intrygującego i właściwie i to chyba to jest taki główny powód, że wraca się do niej, wiesz, ma jakiś nastrój i no, opowiadanie, to jego opowiadanie no jest takie może bliskie mojemu też, mojej psychice i mojemu nastrojowi, chociaż ja się nie zaliczam się do osób takich, wiesz, negatywnych i się bardziej, ale myślę, że tam w środku jest inaczej. Tutaj może to na zewnątrz tak wygląda, że ja się tak nauczyłam, że trzeba być optymistycznym, ale w środku się szuka jeszcze innej głębi. Myślę, że Drake to jest, do niego będę wracać często. Wiesz, słuchaj, dlaczego się ta płyta narodziła? Bo ja tak zawsze szukam, jak słucham sobie przy różnych wykonawców i, bo na przykład jest wielu takich samobójców, jak ja nazywam. Kiedyś mój kolega zrobił taką listę sobie z utworów samobójców, wiesz, i tam no, wielu ich jest. No i nie, Drake jest dla mnie taki najbliższy, bo tamci to się nudzą szybko. Widać, że to nastrój, ten nastrój, ten negatywny taki, który gdzieś tam doprowadza w końcu do szczęśliwego końca. Im towarzyszy gdzieś tam w utworach cały czas, a u Drake'a to tak nie było. Ja nie wiem, wydaje mi się, że to jest u niego też taka... Też schowane gdzieś tam, być może te emocje. I wiesz co, i chciałam sobie włączyć do repertuaru jeden utwór. Things Behind the Sun, potem Riverman. Mówię, Boże, jakie piękne. I później, ale może jeszcze ten. I mówię, no nie, już nie mam co się oszukiwać. No muszę... Trzeba. I to było fajne, bo ja poznałam tą płytę przez przypadek, będąc na trasie koncertowej. Perkusista, z którym John Dietemeyer, który cały czas teraz gra też z Patrycją Barber. On mówi tak, chciałbyś posłuchać, on taki delikatny, jest taki, wiesz, taki właśnie człowiek
jakby z innego, z innej daty. Bardzo mi niesie tą swoją perkusję, jedną część, drugą część i jeszcze pytam, czy może ci pomóc? Mówię, no przecież już, czy jak mi pomożesz, to ja tobie może będę mogła w tym momencie pomóc. Ale jest przemiły, taki właśnie jak mówię, nietypowy na dzisiejsze czasy młody człowiek. I on mówi, mam taką płytę, może byśmy sobie posłuchali w samochodzie. I tak zaczęła się płyta, a to płyta Five Leaves Left, to moja ulubiona Drake'a. Ja mówię, niesamowite. I słuchaj, graliśmy tą płytę przez całą trasę. Nie mogłam się od niej uwolnić, on ją podarował na końcu. I potem już została ze mną do dzisiaj. Także to tak czasami takie przypadki, wiesz, się odkryje coś jednego i później, i potem się za tym podążam. Wśród twoich 5 ulubionych płyt jest jeszcze jedna płyta, która nie jest jazzowa, bo 3 są jazzowe i one są takie, jakby to powiedzieć, pomnikowe, bo tam jest Kid Jarrett, tam jest Nina Simone i oczywiście moja ukochana Ella z Berlina, co jest... Od tego się zaczęła moja przygoda z jazzem. Wiesz, to jest, ja ją nazywam moją pierwszą nauczycielką jazzu, bo i ona właściwie do dzisiaj jest taką niedoścignioną mistrzynią oczywiście swingu i improwizacji, która się zmieniła dzisiaj wokalnie, ale ta kobieta opowiada, ona tak pięknie opowiada i ona opowiada tę historię, tak tej słynny How High the Moon, tak z 10 improwizacji, no to był, to jest abecadło, wiesz, ale muszę ci powiedzieć, że ja nawet je znam na pamięć, ale nie cytuję nigdy, na szczęście jakoś tak to mi zostało i one gdzieś tam pewnie wpłynęły mocno też na mój ten rodzaj improwizacji, ale to jest niesamowita energia i ta energia, to jest pozytywna energia, ona jest radosna. I poczucie humoru, jak ona w Magda Knife zapomina tekstu i tam improwizuje tekst. Niesamowita improwizacja taka i z poczuciem humoru i do tego jeszcze z taką dozą takiej miłości do świata, do życia. Przecież samotna osoba. Tak, to zupełnie, no. Ta muzyka jej chyba wynagradzała wszystko i muzyka właściwie to była jej takim antidotum pewnie dla nas wielu ludzi. Ale także... tak, Kid Jarrett, Ella, wiadomo, Nina Simone, to są takie wybory pomnikowe, takie dość oczywiste, ale pojawił się również Donny Hathaway, najlepszy wokalista świata. To jest po prostu takie emocje, które wyzwala Donny Hathaway, nie wyzwala żaden, dla mnie osobiście, żaden wokalista. On śpiewa taką całym sercem i całą prawdą. To jest, to nawet nie wiem jak opowiedzieć, tak jak Donny Hathaway na mnie działa. To jest dla mnie absolutnie niedościgniony mistrz, bo to jeszcze coś innego niż Ella Fitzgerald opowiada historię, takie w ogóle takie frywolne czasami te improwizacje są takie, te tekst i ta muzyka, a on po prostu cierpienie taki ból, a jednocześnie piękno, to co ja bym się w tym pławiła całe życie, to jest cudo. Tak naprawdę czuję prawdę, to jest prawda, to co jest w życiu najważniejsze, to co jest w muzyce najważniejsze, prawda. I to, co najtrudniej jest ukryć wokalistom, bo każdy inny instrumentalista może się schować za instrumentem, a wokalista albo jest właśnie prawdziwy w swoim przekazie, albo to słychać. Tak, no albo jeżeli robi się coś, że tak powiem, jak powiedzieć, warsztatowo i tak... bez wchodzenia w muzykę, bo to też jest możliwe, taki trochę rzemieślniczo, no, to też jest możliwe, jest mnóstwo rzemieślników genialnych, ale tutaj, w Donny, nie, to jest Donny, to jest coś, ja zresztą znałam jego córki, z Leilą studiowałam, z Leilą Hathaway, która uważam, że wszystko skopiowała z taty i cudownie, że skopiowała, ma taki sound, to jest dla mnie najlepsza wokalistka dzisiaj. To jest niesamowite, że ona jest znana, ale to jest potęga. Ona jest tak muzykalna, to jest, ona, ona, po,
potrafiła, była tak muzykalna, że myśmy miały razem taką klasę, się nazywało improwizacja taka, też właśnie bardzo dowolna, to Vocal Summit się nazywała klasa. Czyli tam spotykaliśmy się na lekcji, było nas 15 osób i to nie tylko wokaliści, bo przychodzili na tą klasę, do tej klasy byli perkusiści, basiści, wszyscy, ale improwizowaliśmy wokalem. I to, no, czyli właściwie taka dowolna improwizacja. Na egzaminy końcowe musieliśmy coś tam stworzyć, ale generalnie klasa, wiesz, spotkaliśmy się razem i ktoś zaczynał śpiewać, no i trzeba było słuchać innych i wtedy nagle powstawało coś, co wtedy nie nagrywaliśmy, szkoda, bo na pewno byłyby z tego niezłe kawałki. I pamiętam Lejlę, tak, ona była fantastyczna, to miała łatwość dużą, niezwykła muzykalność, wyobraźnia i przy tym sound, ona ma taki głos, tak piękny sound. No właśnie, może kiedyś się uda ją z nią spotkać i mam takie swoje dwie ulubione koleżanki, z którymi studiowałam, zresztą one się też kolegują, to jest Paula Cole i właśnie Lejla Hathaway. Kiedyś sobie marzyłam, żeby je sprowadzić do Polski na jednej scenie. Polako niesamowicie. Nie wiem, czy znasz taką płytę z Petera Gabriela z 96 roku. Taka płyta jest dostępna wszędzie, można ją zobaczyć na YouTube też. Ona koncertowała z mówisz właśnie, o koncercie World Secret Tour. Tym, co się zaczyna, tak. jak wychodzi Peter Gabriel z budki telefonicznej. Ja nie wiem, czy z budki, ja nie pamiętam, czy to z budki, to był 96 rok, już teraz nie pamiętam, jak się zaczynał koncert, ale oni tam, wszyscy są na scenie w takim kole. Tak, później są w kole, tak. Tak. To jest absolutnie mój osobisty top 5, jeśli chodzi o koncerty, to ten tak. koncert jest, no może nawet top 3. Tam jeszcze tak. jest Ed Miden Fire i Frank Zappa. Ale to jest tak. absolutnie genialny koncert, ja wiem, o kim mówisz. I ona tam śpiewa wspólnie z Peterem Don't Give Up, tak. No Paula, ona, ja mam ciarki, jak myślę, jak ona wspaniale śpiewała. To jest moja koleżanka, od lat mi się tak dosyć regularnie kontaktujemy. Uczy tej chwili w Berklee College of Music. No, to jest bardzo zdolna dziewczyna, świetnie śpiewająca. Boże, jak ona, ja pamiętam, jak ona i koncerty jeszcze w czasie studiowania w Berklee po prostu powalały. Fantastyczna była. I właśnie, tak mówię, to Olejla i Paula to są takie moje ulubione z mojej szkoły jeszcze dziewczyny. No ale dlaczego myśmy tak wrócili, bo to było Dani Hathaway. No właśnie była też jeszcze Kenia Hathaway, która miała troszkę, to jest siostra, która miała inny głos niż Lejla. Lejla ma zdecydowanie wszystkie warunki taty. Ja zresztą jak słucham czasami, jak śpiewa I've been so many places in my time and life. I ona dokładnie każdą nutę skopiowała z taty, ale ona tak brzmi jak Dani Hathaway. Przepięknie, no po prostu polecam. Twoja amerykańska historia zaczęła się od Berklee, w którym, jak rozumiem, to właśnie w Berklee poznałaś Lejlę Hathaway i Paula Cole. Tak, my to Berklee College of Music, przyjechałam do Berklee College of Music w styczniu 1988 roku, bardzo dawno temu. No tam już poznałam bardzo, zresztą dużo w tym czasie, dużo fajnych ludzi studiowało. W tym czasie studiował Roy Hargrove, Anthony Hart, Kurt Rosenwinkel i bardzo wielu jeszcze innych takich, którzy potem już wypłynęli jako właśnie gwiazdy samodzielne. Ale z nimi właśnie miałam klasy, także to z nimi koncertowaliśmy razem z nimi, razem. Mam pytanie.
bo masz perspektywę i polską, i amerykańską. No jakby z naszej polskiej perspektywy rynek amerykański jawi się jako ziemia obiecana, że tam ten rynek jest, kiedyś pokutował pogląd, że jak przyjeżdża amerykański jazzowy muzyk, to na pewno gra lepiej od polskich muzyków i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywiście cały czas jest w twoim odczuciu taka różnica pomiędzy tym, jak grają w Amerykanie i jak grają polscy muzycy? No wiesz co, no myśmy się wychowywali na trochę innej muzyce, nie? Trochę innej estetyce. My, wiesz, amerykański jazz i to, wiesz, i ta tradycja nawet muzyki każdej jest inna, więc siłą rzeczy jakby oni mają inną bazę. Mhm. My mamy inną bazę, ale wiesz, no my gramy inaczej, oni grają inaczej, ale to nie, tutaj nie można zważyć, kto lepiej, kto gorzej. Muzycy polscy grają fantastycznie i tutaj nie ma żadnych kompleksów, ale przez to, że tak jak mówię, też muzyka amerykański gra wszystko i oni mieli do czynienia z każdą muzyką. Przecież moi młodzi muzycy, oni się wychowali na punk rocku, na takiej muzyce, której być może nawet nasi młodzi jazzmeni nie dotykali. Oni są od początku jakby czyści i grają jakby są, wiesz, skoncentrowani na swojej muzyce. Natomiast tutaj ci muzycy jazzowi grają, znają każdą muzykę, która się przewinęła przez całe ich pokolenia. I oni się w niej bardzo dobrze znajdują. To nie jest tak, że wiesz, muzyk jazzowy gra tylko jazz. To byłoby genialnie. Oni grają wszystko, bo no muszą żyć. Ale z jednej, z drugiej strony to było dla mnie niezwykłe, powiem ci. Kiedy wiem, że na przykład mój tam basista, tam kiedyś pracowałam, Eric Hagberg, wspaniały basista, wiesz, i wiem, że on ma tak zwany jobbing band, czyli jest liderem zespołu, który gra wesela tam żydowskie i tam bar mitzvah i tak dalej, przez weekendy i zarabia normalne pieniądze, a my spotykamy się w poniedziałek i gramy w Green Millu piękny jazz. I wszystko, i wiesz, tu nie ma tam, że ktoś się pogubił gdzieś tam. Myślę, że to nawet wykorzystują niektóre rzeczy, które są jakby w innej muzyce, ale to tak jakby, wiesz, jakby się przestawiali bardzo swobodnie, wiesz. I to bardzo trudne pytanie, bo tutaj, wiesz, my ciągle mamy jakieś kompleksy, wiesz, z muzyki amerykańskiej, no bo tu, no, tutaj wszystko jest trochę inaczej. Tu muzyk jazzowy ma bardzo trudne życie. W Polsce jest łatwiej. Naprawdę. To tam, ja mówię zawsze, że tam to żyją sobie z muzyki, grając muzykę jazzową, to jest bardzo ekskluzywna sytuacja. Tutaj jest to trudne bardzo i to jest teraz, w dzisiejszych czasach to już w ogóle, wiesz, wszyscy sobie zadają pytanie, jak tutaj będziemy żyć, bo na 100% kluby jazzowe nie będą płacić prawie w ogóle pieniędzy, bo wszyscy się będą borykać z tym samym problemem, jak się utrzymać. Natomiast ta młoda scena to już co innego, natomiast są bardzo kreatywni, oni sobie wymyślają sami miejsca koncertowe, czyli nawet organizują się w domach i mają takie swoje sceny małe. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to tak jak mówię, to jest, są wychowani na innej muzyce. No, muzykę jazz amerykański, wiadomo, od bluesa i tak dalej. A tu my jesteśmy w innych realiach, także my mamy swoją muzykę ludową. Muzyka ludowa nie jest taka... Znaczy muzyka ludowa nie pełni takiej funkcji społeczeństwa jak amerykańska, a poza tym my mamy duże oparcie w klasyce i w edukacji klasycznej. Dokładnie, dokładnie. U nas jest baza klasyczna i muzyk jazzowy ma wykształcenie klasyczne.
Tutaj to często jest tak, że na przykład ja nieraz pytałam moich kolegów, jak to się stało, że zagrałaś muzykę jazzową. Bardzo często zależy to od nauczycieli w szkole średniej, czy w podstawowej jakiejś tam potem średniej szkole, akurat mieli fajnego nauczyciela, który prowadził big band i każdy musiał grać. No i się tak zaczęła przygoda. I potem to już, no, tak. Także to od czy tam od jakiś nauczyciel, który grał jazz i akurat uczył w szkole i to bardzo często tak. Nawet sama nie wiem, jak tutaj ta edukacja ich od początku wyglądała, ale to tak się w sumie zaczynało pewnie od zaszczepienia tej muzyki jazzowej przez kogoś ze szkoły albo rodziców. Jakby odchodząc od sfery jazzu i od twojej pracy artystycznej, jest jeszcze jeden wątek, który z tego co wiem jest dla ciebie ważny, a mianowicie festiwal, który organizujesz w Chicago, festiwal muzyki chopinowskiej. No to nie jest festiwal muzyki chopinowskiej, ja to tak nazwałam Chopin in the City, czyli właściwie żeby przyciągnąć takich, no może ludzi do, to trochę takie intrygujące dla mnie, to do końca mówiąc szczerze, taki mam taki problem trochę, bo chciałam, żeby zrobić jakiś taki fajny festiwal klubowy, niszowy i zastanawiałam się, jak to nazwać, żeby to było, żeby to przyciągnęło jakby uwagę, bo jest festiwali bardzo dużo i pomysłów mnóstwo i mówię, no nie wiem sama co. I właściwie to kiedyś tak sobie z taką moją koleżanką siedziałyśmy, mówimy, jak im wymyślić nazwę. I wiesz, jej mąż jest kapitalny w wymyślaniu nas, mówi Chopin in the City, mówię, super, to bierzemy. I teraz, i to jest to jest też fajne, bo z drugiej strony ja sobie zdaję z tego sprawę, że młode pokolenie, które nam tutaj wyrasta i młody, które przyjdzie po tym najmłodszym i następne, oni są trochę biedni, bo mają właśnie taki duży wybór i taką dużą, taką dezorientację, bo właściwie media za nich wybierają, czego mają słuchać i jak się mają ubierać i tak dalej, no to wiadomo. Ale jest tak jakby jeden rodzaj muzyki, który jest, zagłusza ich tą wrażliwość. I mówię, może sprowokować coś innego i może spróbować zaszczepić im jeszcze coś innego. To znaczy, wiesz, to nie jest muzyka, to nie jest festiwal chopinowski. Proponuję, żeby zawrzeć jeden utwór, na przykład Chopina, nieważne, czy to jest w stylu awangardowym, czy w jakimś tam tradycyjnym i spróbować być po swojemu, coś co, bo zawsze uważałam, że Chopin był pianistą jazzowym, słynny improwizator, więc mówię, dlaczego nie możemy tego wykorzystać i jakby oprzeć się na jego biografii też i na jego właściwie muzykowaniu, dlaczego my nie możemy czegoś takiego zrobić. I bardzo mnie cieszy to, że muzycy tutaj si jazzowi, oni bardzo chętnie poznają muzykę Chopina i nagle odkrywają, że to był fantastyczny, wiesz, muzyk, który miał przebogatą harmonię i że nauczyli się tego bardzo wiele rzeczy od niego i jakby zostają potem z tą muzyką, bo to jednak inspiruje później ta muzyka Chopina. Ale też bardzo się cieszę, że mogłam tą jakby różny rodzaj muzyki przedstawić młodemu pokoleniu, dzieciom. Mam takie dwa fajne koncerty. Jeden to jest dla akurat sobotnich szkół polskich, gdzie przychodzi na przykład 600 dzieci i słuchają muzyki różnej. I jest to i klasyczna, i nieklasyczna, i wytrzymują 2 godziny, co jest dla mnie sukcesem. I to jest fantastyczna publiczność. I
to jestem pewna, że w nich coś zostanie i na pewno jeżeli nie zaczną czegoś innego słuchać, to może zaczną grać na jakimś instrumencie, może to ich zaintryguje, bo ja tam przyprowadzam różnych instrumentalistów grających na różnych instrumentach i też w różnym stylu. I też mam taki jeszcze jeden koncert, malujemy Chopina, czyli przychodzą dzieci, które mają swoje sztalugi, to robię z takim studiem Patricia's Art Studio i malują, ale mają koncert też. Najpierw muszą tego koncertu wysłuchać, potem w tle też mają koncert i jakby dla nich muzyka jest inspiracją do tego, co namalują. I myślę, że to też dużo bardzo zostanie w ich gdzieś tam wrażliwości, bo to muzyka jest potęgą i jeżeli nie zaszczepimy tego w młodym pokoleniu, a jest czas już na to. No przecież muszę jakoś to coś tak zostawić, bo ślad swojego tego życia. Tam płyta to płyta, ktoś może do niej sięgnąć lub nie, ale zaszczepić muzykę w tych młodych ludziach, którzy są totalnie jakby zdezorientowani i oni w życiu niektórzy nie słyszeli takiej muzyki, którą ja im proponuję. A i potem przychodzą następnym razem i pytają, czy w tym roku też będzie. No i jak mogę nie zrobić? No, mówię, nieraz to wydaje mi się, że nie, dosyć. Bo to jest bardzo trudne przedsięwzięcie. To nie jest komercyjne, to jest jednak niszowe. Ja muszę szukać finansowania, żebym mogła zaprezentować coś na wiesz, wysokim poziomie. A z drugiej strony mam też wielką radość, kiedy przyjeżdżają muzycy z Polski, których zapraszam i mogę przedstawić ich publiczności tamtejszej. I, czyli czy mam też taki cykl teraz koncertów transmitowanych przez radio jazzowe. To jest takie radio jazzowe tutaj na fali 90.9, nazywa się WDCB 90.9 i to tutaj się gra jazz właściwie cały, można na internecie tego słuchać i nawet jeśli zapraszam muzyków amerykańskich też do koncertu, który jest transmitowany na żywo, no to rozmawiamy wtedy o tradycji, o Chopinie, rozmawiamy o tym, jaki miał on wpływ na muzykę klasyczną i też na muzykę jazzową, na przykład w Polsce, bo jak wiemy tutaj dosyć dużo zrobił zamieszania przez ostatnie 20 lat przynajmniej. No i też tak jakby to jest dla mnie takie intrygujące, że muzycy jednak sięgają do tego do repertuaru. Nawet tak jak mówię, aranżując po swojemu jeden czy dwa utwory w koncercie. Ale generalnie ten festiwal to jest tak festiwal muzyki, to jest festiwal artystyczny, tak powiem. I cokolwiek kto, z czymkolwiek ktoś zaprezentuje się, jest bardzo dobry. A ile się odbyło do tej pory? 4, teraz będzie 5 i trwa bardzo długo, bo on trwa od 22 lutego do 1 marca. W tym roku mieliśmy przestępny rok, ten miesiąc, czyli te koncerty trwały bardzo długo, to już 10 dni chyba było. I każdy koncert jest inny, każdy dzień muszę zapełnić, czasami nawet dwa w ciągu dnia. No ale to tak jak mówię, to są niszowe, to nie niszowe. No, w małych miejscach, to nie są wielkie sale koncertowe. Bo taka jest specyfika tego festiwalu i myślę, że to zostanie i zastanawiam się, co zrobię w przyszłym roku, kiedy będzie taka sytuacja, jak będzie. Na pewno dużo będzie online, ale z publicznością, mam nadzieję, z jakąś może ograniczoną publicznością, ale fajnie, bo są takie miejsca maleńkie, jak to jest właściwie taki sklep audio, Pro Musica nazywa się, Pro Musica Audio. I tam właściwie właścicielem tego jest Ken Christensen, który słynny jest w naszym środowisku jako inżynier nagrania projektów na żywo. Wszystko właściwie nagrywa i on przez 20 lat pracował między innymi z Charlie Haydenem, nagrywał mu płyty właśnie w takim duecie. I nagrywa takim systemem starym, czyli na mikrofon stereo. I ja nagrałam właśnie The Beatles Nova z nim na takiej maleńkiej sali.
Także to jest bardzo ciekawe, bo to jest wielki pasjonat muzyki i w tym miejscu malutkim koncerty są fantastyczne, bo tam nawet ma dwa fortepiany, może wejść może 80 osób. I myślę, że w takie miejsce jak te no, będą bardzo w modzie. Troszkę zrobiliśmy, zatoczyliśmy krąg w rozmowie, bo jednak, tak jak na początku powiedziałaś, odczuwasz brak tej energii, z drugiej strony tę energię czerpiesz nie tylko jako artystka, ale również jako producentka, pomysłodawczyni takich wydarzeń i to chyba jest rzeczywiście coś dla naszej fundacji bardzo ważnego, że misją jest to, żeby umuzykalniać na następne pokolenia, że jakby to, co się pokazuje, fajnie, że mamy słuchaczy ukształtowanych, którzy razem z nami przeżywają jazz, ale chyba najcenniejsze jest to, żeby to ziarenko zasiać w kolejnych młodych duszach. Tak, pokolenie, ja miałam taki pomysł na ten piąty festiwal, on nie wyjdzie, ale miałam pomysł fantastyczny, nawet nie chcę mówić, może kiedyś jeszcze wyjdzie, bo bardzo mi zależy na tym, żeby też łączyć, tutaj wiesz, mam na to właściwie, to jest fantastyczne miejsce Ameryka, bo bardzo mi się marzy, żeby również tą muzykę zasiać w środowiskach innych, tak jak ale wśród młodych ludzi i załóżmy połączyć te Afroamerykanów z Latino i tych nawet naszych ludzi, bo nasi to są polsko-amerykanie, bo dzieci, umówmy się, no dzieci, dla mnie jest wygodniej mówić po angielsku niż po polsku, ale to pięknie, że dzięki temu mogą poznać nie tylko polską kulturę, tam czy ci i nasi, i nie nasi, ale też inną muzykę, bo to nie odchodzi tylko o samego Chopina, bo Chopin jest tutaj takim jakby taką trochę czepną z tematem, bo jest popularny, znany, jest to jedyne nazwisko Chopin na polskie, gdzie muszę powiedzieć, że tu kojarzą sobie z Chopina zdecydowanie z Francją i z Polską, dlatego trochę oburzona. Bo muzyka jest bardzo, bardzo wiesz, no, polska, ale no, był to absolutnie wybitny kompozytor i mimo tego, że 200 lat temu się urodził, to jednak ta muzyka pozostała i ona jest ciągle odkrywana i jest ogromna, to jest potężna muzyka. Ale też dzięki temu, że mówimy o Chopinie, też możemy przy okazji opowiadać o tych czasach, w których on żył, gdzie było mnóstwo fantastycznych artystów i innych kompozytorów, opowiedzieć im o tym, jak oni sobie kiedyś żyli, jak oni muzykowali i jakie to było dla środowiska wtedy ważne, też w sumie niszowego, ale tak jakby przekazujemy im, edukujemy ich trochę inaczej, bo to jest nudne, taka akademicka edukacja jest trochę dla tych dzieci męcząca. No muszą, ale teraz im przekazać, na przykład mówię, na przykład wrzucam temat tym młodym ludziom, słuchaj, opowiedzcie swoim językiem historię pewnego człowieka, który żył 200 lat temu, a żeby on poznał historię tego człowieka, on musi poznać historię, w którym ten człowiek się wychował i z kim się spotykał, co robili na tych spotkaniach. No przecież też to byli, umówmy się, Chopin miał 20 lat, czyli był młodym człowiekiem, kiedy przyjechał do Francji i spotykał się z takimi samymi młodymi ludźmi, więc to nie byli, my to mówimy Chopin, przecież to był młody człowiek i to nie to był stary pryk, który siedział sobie tam, grał na fortepianie, go słuchali, oni się to głupiali, że oni byli, wiesz, pili alkohol, tańczyli i w ogóle rozrabiali, to co było dla nich charakterystyczne dla ich czasów tam, to tak jak oni mogli. My tutaj mamy innego rodzaju aktywności, a oni byli tam, no co, spotykali się w domach i spotykali się dość często z tego co czytamy. I teraz, żeby ci młodzi ludzie opowiadają teraz swoim językiem, mówię, załóżmy, rapem. Opowiadają historię pewnego człowieka dwa wieki temu. I to może być fascynujące. I ten młody człowiek
łatwiej przyswoi sobie historię, która jest opowiedziana ich właśnie formą, niż taką książkową, gdzie pani im opowiada, wiecie co, w 1810 roku rodził się taki ktoś, no i tam się przyjaźnił tam jeszcze z takimi innymi, jak to ten Schumann, jakiś Mendelssohn, a kto ta Liszt, a to tacy też i tak dalej, i tak dalej. Więc oni to zapamiętają albo nie, ale w momencie, kiedy jest do tego rytm, kiedy jest słowo, opowiedziane tak, jak mówię, współczesnym językiem, ale mówię bardzo dużo i nie wiem, czy konkretnie dzisiaj mówię. Tak jak sobie rytm i słowo opowiedziane ich językiem, to zapada w serce. Jestem pewna, że łatwiej niż zapamiętają sobie może łatwiej, albo sobie nawet przypomną kiedyś, było coś takiego. Było coś takiego. No i to nie wiadomo, czy nie wrócę do tego, a może to mnie zainteresuje, a może zobaczę, co tam jeszcze on napisał, a co jeszcze tam robili. No i tak dalej. Także to jest tak, jak mówię, to jest festiwal zdecydowanie sztuki, i bo też mam tam, pokazuję też czasami filmy, teraz nie wiem, czy wiesz, ale między innymi nie to inicjatywy, ale nie pomysłu, ale nie wiem, jak to nazwać, bo ta historia mnie bardzo, bardzo mnie zintrygowała przez ostatnie lata, kiedy się o tym dowiedziałam, że jak duży wpływ na muzykę na Karaibach, w takiej małej wyspie Curaçao, miała Chopina. No i to mnie zaczęło bardzo intrygować i jakby ten temat przedstawiłam takiej fajnej dziewczynie i reżyserce, nazywa się Agnieszka Lipiec-Wróblewska, i powstał film dokumentalny Antyle Chopina. No, bardzo ciekawe, bo byłam tam w tej wyspie Curaçao, nawet wtedy, kiedy ekipa kręciła film, i nawet zaczepili mnie, żebym w tym filmie wystąpiła, no a tam powiedzmy na chwilkę, ale nie mam wiele do powiedzenia, ja tylko ta historia mnie bardzo intrygowała, skąd na takiej małej wyspie muzyka Chopina, a do tego stopnia, że właściwie to, zresztą jak powiedział Janusz Olejniczak, który też został zaproszony tam na koncert jakby finałowy, który pod już ekipa kończyła nagrywać film. Muzycy tamtejsi zagrali koncert łącznie z naszym gościem Januszem Olejniczakiem, który zagrał absolutnie genialny koncert chopinowski tam na wyspie. I on powiedział, że ich właściwie edukacja muzyczna skończyła się na Chopinie. Potem już nie interesowały inni kompozytorzy. Mówię o kompozytorach tamtejszych, którzy tam tworzyli, którzy tam grali. I rzeczywiście ona miała dość duży wpływ na tamtejszych kompozytorów. Oni jako, właściwie nie wiem, czy jeszcze gdzieś na świecie tak dużo muzyków komponowało mazurki. Oni komponowali mazurki swoje. Mhm. Bardzo to ładnie, bardzo ciekawie brzmią te mazurki ich, bo to czuć, że to są Karaiby. Ale są mazurkami jednocześnie, bo tak mówisz, jakiś rozpoznaję coś, ale co to jest? To nie jest Chopin. Ale brzmi tak. I też stworzyli w tamtych czasach taniec mazurek, który jest bardziej podobny do naszego mazurka, takiego tańca mazurka, a bardziej takiego tańca dworskiego. I to było przez bardzo wiele, przez pokolenia, i to jest jeszcze do dzisiaj znane, to może już nie jest takie powszechne, ale kiedyś to była taka forma tańca eleganckiego, jeśli tańczona przez niewolników, no to w ten sposób to ich jakby nobilitowało, czuli się właściwie w tym środowisku wyróżnieni i dostrzeżeni może, no bo to bardzo taka wyspa smutna. Wyspa głównie z tamtych czasów złożona z niewolników, znaczy niewolnicy sprowadzani z Afryki czy z Ameryki Południowej stanowili taką siłę roboczą. No bo kolonia, no. Gnębili tych ludzi, ale na pewno ten film opowie o historii tamtych ludzi, ale też cały czas jest tam
muzyka jest tam najważniejsza. Także już w tym roku będzie premiera tego filmu, będzie się nazywał Antyle Chopina. I dlaczego o tym wspomniałam? No bo właśnie, bo to między innymi też te historie różne z Chopinem, z muzyką jego, jakby się one mają też swoje różne miejsca jakby w historii muzyki. I to też między innymi, ale dlaczego jeszcze chcę czegoś powiedzieć, dlaczego o tym wspomniałam, to Antyle i te Karaiby i ten Chopin. No może dlatego, że może opowiadałam o historii. No i to też jest bardzo ładna historia do opowiedzenia też, bardzo kolorowa też, taka barwna, jeśli chodzi o... Trafiająca do młodych ludzi, bo to jakby tak... No i bardzo, bardzo byłoby fajnie też pokazać im tą... Zresztą miałam na drugim festiwalu takiego z Karaibów, który opowiedział też im o tej historii, ale pianista i też to zresztą wnuczek z takiego bardzo znanego, jednego z najważniejszych tam pianistów w tym na wyspach, który zmarł w ubiegłym roku, Statiu Miller, tak się nazywał. I tak, to też było bardzo ciekawe dla młodych ludzi, kiedy opowiadał im o wyspie gorącej i właśnie o tych o właśnie konotacjach z muzyką Chopina. Także właśnie dlatego wspomniałam o tym, już teraz wiem. Ponieważ jak mówiłam, że to jest festiwal sztuki, bo ja też prezentuję filmy, które mówią o tej tematyce. Też to jakby prowokuje tancerzy do improwizacji przy muzyce. A muzyka jest bardzo różna, od, tak jak mówiłam, od klasycznej, jazzowej, przez awangardową. No i też są specjalnie stworzone nieraz projekty z wykorzystaniem też między innymi muzyki Chopina, ale to zwykle tak jest, że jakby ten repertuar jest pomieszany z jakimiś kompozycjami danego muzyka i włącza tam kilka utworów. No. Ogień w sercu, energia rozsadzająca, Chopin in the Sea, wcześniej rozmowa na temat spojrzenia na muzykę, na temat twórczości. Grażyna Augustik, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, do zobaczenia w Polsce. No tak, mieliśmy mieć spotkanie 5 chyba maja. Bardzo się obawiałam tego spotkania. Mogę Cię zapewnić, że coś się odwlecze, to nie uciecze. Ja nie udało. To może będę w tym bardziej tak przygotowana psychicznie do takiego spotkania. Jakby, no ja nie wiem nawet, jak to nazwać, bo wiesz, na przykład instrumentalista ma trochę ułatwione zadanie, na przykład wokalista już gorzej. Ale zapewniam cię, że najgorzej miał Jacek Namysłowski na Puzonie. Tak? Puzon jest najmniej chyba takim solowo-koncertowym instrumentem. No właśnie, ale najbardziej zbliżony do głosu ludzkiego brzmieniowo dla mnie Puzon. Mimo tego, że myślę, że to taki Puzon, taki trochę, jakby powiedzieć, no... instrument niedoceniony, ale to trudny instrument i wydaje się, że to tak, no dobrze, no trąbka wiadomo, saksofon wiadomo, no ale puzon, co to za instrument? To właśnie co ciekawe, bo też miałam taką przygodę z puzonami, nie wiem czy wiesz, z właśnie projekt Chopinowski na 5 puzonów i głos. Na 4 puzony i głos. I zagrałam ten koncert, do tego jeszcze był akordeon i kontrabas.
i zagrałam ten koncert w słynnym Millennium Park tutaj z okazji właśnie 200. rocznicy urodzin Chopina. To było w 2010 roku i było przyszło 10 tysięcy ludzi na ten koncert. I to był przepiękny koncert. I Howard Reich, który jest tutaj do tej pory krytykiem muzycznym przez 30 lat swojej kariery, to było akurat 30 lat jego kariery jako krytyka, wyróżnił ten koncert jako jeden z 10 najlepszych koncertów w jego karierze, oprócz Franka Sinatry, Ellie Fitzgerald, Milesa Davisa, Ben Frahm, Milesa Lisa i tak dalej. I ten koncert Chopinowski, tak mu się podobał, bo to był rzeczywiście muzyka bardzo, bardzo artystycznie trudna, trochę kompletnie klasyczna, ale to był bardzo dobry koncert, bardzo dobry. I przyznam, że no, wyzwanie było okrutne, ale było warto. Okay. Także to tyle na temat puzonów. Pozdrawiam puzonistów. I bardzo dziękuję również za spotkanie. Mam nadzieję do zobaczenia w kraju. Już właściwie miałam być w kraju kilka razy już do tej pory, ale niestety to wszystko się pokrzyżowało i mam nadzieję, że wrócimy do normalności jednak. Trochę zmienieni, ale myślę, że nie tak bardzo. Tak jak mówię, muzyka jest potęgą, łagodzi obyczaje, ale też wiesz, jakby myślę, że dzięki muzyce jesteśmy lepszymi ludźmi i ta muzyka nas jednak będzie uzdrawiać i mam nadzieję, że wrócimy do sal koncertowych już niedługo, czego Państwu i sobie życzę. Dziękuję za spotkanie. Drużyna Augustin, bardzo dziękuję.